Znowu mi się nie udało zacząć wcześniej. Ja planowałam dzisiaj zacząć wcześniej. O, no ale niestety. Niestety tak to bywa. Jeszcze ja sobie parę rzeczy poustawiam. Tutaj na początek poczekam na Was. Zobaczymy, jak to będzie działało. W sumie może zostawię to wszystko na tym. Tak jak tutaj mam fajnie wyświetlone. To chyba nie jest zły pomysł. Nie przygotowałam sobie w ogóle wszystkich materiałów, bo generalnie tak dzisiaj, niedawno podjęłam decyzję, że będę dzisiaj streamować inną grę niż Obserwera. Ze względu na to, że w sumie trwa Pyrkon i wiem, że część z Was jest na Pyrkonie, tych osób, które streamy oglądają, więc gdzieś tam, no, żeby nic nie przegapiły, to postreamuję dzisiaj coś innego. Bardzo możliwe, że z tego, co słyszałam, to ta gra jest bardzo uzależniająca, więc możliwe, że na streamy będzie wracać. Zobaczymy dzisiaj, przekonamy się dzisiaj. To będą takie pierwsze wrażenia wspólne. Może nic z tego nie wyjdzie fajnego, ale myślę, że będzie w porządku. Raczej. To mi nie jest potrzebne, to mi też już nie jest potrzebne. Czy ja Was widzę? Widzę Was. Cześć Mela, cześć zjarany kangurku. Nie warto jechać na Pyrkon. Nie, serio, ja mam złe wspomnienia, więc... Może jakbym to zaplanowała, to może... Cześć Enderblue. Gra, w którą dzisiaj gramy. Może to już widać. Nie, pewnie jeszcze nie. Teraz może będzie widać. To Forager. Zaraz Wam pokażę co i jak. Generalnie gra jest inspirowana Stardew Valley. Więc to będą vibe'y takie bardzo fajne. To fajnie. Na razie mi nie widzi gry. O, jakoś tak się dziwnie. Poczekajcie chwilę. Tak, chcemy pełen ekran. I teraz się będzie dobrze wyświetlało. Dobrze. To dobrze, że teraz będzie się dobrze wyświetlało. Piękne. Od razu mamy cudowny fanart do gry. Będzie się fajnie grało. Tak myślę, mam nadzieję. Mam nadzieję. Cześć Sepku. Ja wiem, ale to ja wiem, kiedy coś widać, a kiedy czegoś nie widać. Spokojnie, ja to wszystko widzę, mam podgląd. Mam teraz dwa monitory wreszcie, więc widzę bardzo dobrze swój program, widzę bardzo dobrze czat i mam grę na pełnym ekranie, więc jest tak. Ta wielkość kamery powinna być ok. Jak będzie potrzeba, to ją przeniosę. Zobaczymy. Nie uruchamiałam jeszcze tego tytułu, więc wszystko będzie dla mnie nowe i świeże. Dziękuję, Mela. Ostatnio, w związku z tym, że jest okres plenia wszystkiego i mam alergię, również moje oczy tego kiepsko to znoszą. Alergiczne zapalenie spojowe właściwie non-stop. No jak nie mogę malować oczu, no to może usta? Dobra. Ostatni weźmiemy. A co mi tam? Okej. Dobra. Escape'em otwieramy menu. Mogę budować rzeczy. Jakieś industrialne. Piec. Tylko, że nie mam kamienia. Dobra, będę musiała sobie ten kamień zrobić. Piec. To jest jakaś taka stacja kowalska. Kowadło. Nie tłumaczę się tego dokładnie tak, ale niech będzie. Maszyna do szycia. Spoko. Mogę stawiać mosty, mogę stawiać pułapki. Jakieś ekonomiczne rzeczy? No nie wiem, jeszcze magicznych też nie umiem. No dobra. Mogę kupować ziemię. Ale nie mam żadnej kasy, więc nie będę kupować ziemi. Jak ja mogę zarabiać rzeczy? Nie mam przedmiotów. Tego się dużo tu dzieje. Dobra, po kolei, po trochu. Podejrzewam, że muszę rozbijać kamienie. Zacznijmy od zbudowania pieca. Okej. Okej. Udało mi się zebrać trochę żelaza. Czy gra nie jest za głośno? To drzewo wyrosło bardzo gwałtownie. Cześć, polski dzikusku. Tak, streamuję na Twitchu. Miał być Obserwer, ale stwierdziłam, że skoro część osób, która u mnie bywała ostatnio na Obserwerze, jest na tym, na Pyrkonie, to zrobimy po prostu sobie inną grę, którą bardzo chciałam sprawdzić. Miałam ją nagrywać na kanał, zrobić takie pierwsze wrażenia, bo nie chcę pakować się znowu w serię, bo to nie ma sensu. Dobra, mam jakoś dużo kamienia. Zbudujemy piec. Nie chcę się pakować w serię, bo znowu nie dam rady sobie z tą serią. Już wiem, że raczej sobie nie dam rady z nią. Dobrze. Co mi było potrzebne? Do zbudowania kolejnej rzeczy. Iron ingot i cegły. W sensie sztabka żelaza. Okej, tu muszę ściąć drewno. Potrzebne mi jest... Dobrze. Wszystko mogę robić tak tym kilofem. To trochę nierozsądne, ale niech wam będzie. Czy... wy tego nie widzicie. Dobra, to już widzę, że muszę przenieść kamerę. Dobra. Tu chyba będzie najlepsze miejsce na nią. Okej. Dobra. Musimy pozbierać, pościnać trochę drzew, żeby móc sobie zrobić węgiel. Natomiast w tym górnym rogu pod serduszkami widzę coś, co chyba jest naszą energią. I podejrzewam, że zjedzenie rzeczy, tych pomarańczy, które mamy, cytrusów właściwie, nam tą energię odnowi. Zaraz spróbujemy. Tak. Odnawia nam energię. Spoko. Okej. Węgiel? Trochę czasu się to robi, no ale przy okazji, wiecie, to jest taki stream, na którym możemy sobie też trochę pogadać, się pobawić. Zerknę jeszcze, czy wszystko dobrze się wygląda w miarę. Tak, się wygląda bardzo dobrze, to się cieszę. Tylko gra mi się minimalizuje. Noc. Czy w nocy będą mnie mordować rzeczy? To dobre pytanie. Nie trafiam w drzewo. Jest 2 razy ode mnie wyższe, a ja w niej nie trafiam. Świetnie. Dobra. Co ja tam potrzebowałam? Ile ja tego potrzebowałam? Tu w ogóle... No trochę tego potrzebuję. Mogę pozbierać rzeczy przy okazji. Podejrzewam, wiesz, Ender, że żelazo jest niebieskie dlatego, żeby się wyróżniało, bo kamienie są szare, No i żeby nie wprowadzać za dużego zamieszania. Ewentualnie jest coś innego, co jest szare. Może będzie srebro czy coś w tym stylu. O Jezu, poczekajcie. Zrobimy tyle, ile ja tego będę potrzebować. Ile ja potrzebuję? 4 i 4. Dobra. Czy to jest leżący węgiel tutaj nade mną? Oto. Chyba tak. Jesteś wyczerpany. Dobrze, że się przypominasz. Przydałoby mi się więcej cytrusów. To był leżący węgiel, a ja go sobie wyrabiałam. No nic. Ten poziom dostałam bardzo gwałtownie. To jest rzecz. Hej. Nie mogę nic z tobą zrobić, to smutne. A potrzebne mi jest teraz to. Też 4. Spoko. Nie mogę nic z tobą zrobić? Nic? Nie? Okej. Oświetlasz mi drogę. To jest złoto. Może mi się przyda. Nie wiem. Zbierzmy je. Trzeba i tak poczekać, aż tam się powytapiają rzeczy, więc... Uuu, cytrusy. Im więcej, tym lepiej. Okay. Tak, ten kubek jest donatem. Jest cudowny. Uwielbiam go. Nastawiam go jeszcze jakoś mega głośno. Spoko. No dobra. Zjedz sobie. I mam mało jedzenia. Martwi mnie to. Okej, a... Nie postawię tutaj tej kuchni, bo nie. Teraz. Kuchni. Kuźni. Jezu. Czy mogę robić takie rzeczy? Coś tu się stało? A, umiejętności, bo poziom dostałam. Dobra. Gra nas za bardzo za rękę nie prowadzi. Troszkę nas prowadzi, ale jest spoko. Okej. Odblokuję sobie stal, szkło i będę zdobywać punkty doświadczenia, kiedy będę budować rzeczy. Ekonomia. Dostanę po prostu 40 monet. Częściej będzie się spawnować bawełna. A, czyli nie wiem, jak wygląda bawełna. Zobaczymy. Będę mogła znaleźć zboże i buraki. Wiecie co? Chcę się tego nauczyć, bo będę miała jedzenie łatwiejsze do zdobycia. Co ja tu mogę robić? Monety. Ja mogę wyrobić ze złota monety. Okej, spoko. Może to jest jak gdyby jakiś pomysł. To jest jedzenie. Dobra. Pewnie nie daje dużo, ale zawsze jest jedzeniem. O! Całkiem nieźle nawet. Pozwala się nażreć. Spoko. Z tego wyrośnie drzewo, jak myślicie? Z tego? Pewnie tak. Tak, to sam początek, dopiero się kantalu za to wzięłam, bo odkładałam to, żeby nagrać, nie miałam czasu na nagrywanie i w końcu stwierdziłam, że zrobię streama. Co się będę. Czyli tak zakładamy, że ten stream potrwa pewnie jakieś 5 godzin, potem zasnę i Ksarma łaskawie wyłączy nadawanie, albo i nie, będzie śmiesznie. No dobra. Z czego ja mogę te monety robić? Bo monety będą mi potrzebne, wiecie, do kupowania ziemi. Na ziemiach będę znajdować pewnie jakieś fajne rzeczy nowe. Nie wiem. Może? Może tak? Może nie. Te monety były z ingotu, w sensie ze sztab. Co to? Burak. Trochę wygląda jak rzepa, ale niech będzie. Cześć Almeistra. Tak, Mikuś dobrze mówi. To wszystko przez Pyrkon. Po prostu stwierdziłam, że są osoby, które wyjechały na Pyrkon, które oglądały u mnie Obserwera, więc będę dobra i pozwolę im nie pominąć niczego na żywca. Mam za dobre serducho, co? Spokojnie. Dobra. Zróbmy to. Czy tu mogę zrobić jakieś monety? Tyle, ile da radę. Zróbmy. O, nawet sporo tych monet się robi. Dobra, czy chcecie, żebym o czymś wam poopowiadała, bo ta gra będzie taka dość, wiecie, ja sobie łażę, dziugam rzeczy i jest fajnie. Zrobiło się tu jakoś strasznie ciemno. Przydałby mi się drugi piec, nie sądzicie? Nie wiem, czy jest już sens go stawiać, ale pewnie mogę. To wiecie, tu wrzucę... nie mam złota. Tu zrobimy monetki. Nie wiem, co ten kwiatek mi daje. Ale niech będzie. O, mam już wystarczająco złotych monet, żeby kupić nową ziemię. Dobra, przytopmy tego trochę. Tam mi 4 były potrzebne. A mam za mało. Wiecie co? Niech się... pościnam trochę drzew. Niech się porobi trochę węgla. No węgiel to mi będzie do wszystkiego potrzebne. Ale to o czym chcecie, żebym wam poopowiadała? O czym chcecie ze mną porozmawiać, bo wiecie. To jak gdyby od was też zależy, nie? Jesteś głodny. Nie będę się kłócić. Cześć, Kacprze. Nie gadajmy o Bogu. To może być kontrowersyjny temat, zbyt kontrowersyjny. Nie lubię takich tematów. Zrobimy tego 4 i tego 4 i będę mogła sobie zbudować kolejną kuźnię, jak ktoś ładnie powiedział. I w sumie chyba się będziemy rozbudowywać, bo właśnie jak jest... A, ja mam ograniczoną pojemność tego wszystkiego. Dobrze wiedzieć. Kwiat ma jakąś wartość. Mogę kupić ziemię i mogę się ulepszyć. Dobra, weźmy skilla. Nie patrzę w ogóle, co magia daje. Mogę znajdować wróżki. Totalnie, ja chcę to robić. Ja chcę znajdować wróżki. No dobra, To tyle. O, jaki grzeczny ten czat. Nie rozmawiajmy na ten temat. No dobrze. Czy to jest bawełna? To jest bawełna. Miałam zrobić właśnie okropny żart, ale nie róbmy tego żartu. Dobra, kupimy sobie ziemię. Tą? To było za głośno. O! Twierdzisz, że te motylki to są wróżki? To nie jest motylek, to jest roślinka. O! Bawełna! Co mogę zrobić z bawełną? Pewnie ją zjeść. Zboże! Wróżka! Ale nie mogę nic z nią zrobić. Spoko. Okej, tu nic nie ma. A może jest? Złoto! Dobra, róbmy monety. Znalazłam wróżkę, ale w sumie nic mi to nie dało. Dobra, czym ty jesteś? Ty jesteś sklepem. Cześć. Muzeum. Nasza kolekcja jest raczej niekompletna w tej chwili. Nie krępuj się i pomóż mi skompletować zestawy. Dostaniesz nagrodę za każdy uzupełniony zestaw. I super specjalną nagrodę, jeśli uzupełnisz je wszystkie. To mi się kojarzy bardzo z Stardew Valley. Tam był motyw z tym centrum kultury, w którym też trzeba było przynosić duszkom konkretne przedmioty, zbierać całe zestawy, za to były pojedyncze nagrody. To w ogóle było tak, że były zestawy w całych zestawach dotyczących jakiejś tematyki. Tak na przykład był zwierzęcy zestaw i tam, nie wiem, trzeba było przynieść parę rzeczy. Tych takich zestawów, co było, trzeba było przynieść parę rzeczy, było 5, dajmy na to, tak, i potem się cały zestaw uzupełniało i była jakaś większa, było odblokowany jakiś nowy teren, albo nie wiem, można było odbudować szklarnię u siebie na farmie. I potem jak się wszystkie zestawy uzupełniło, no coś wygrywało grę właściwie. Znaczy można było grać dalej. Będę mogła robić pułapki, gotować i alchemię, i tak. Okej. Czego wy tu potrzebujecie? Najpierw 50 cegieł. Sztabek cegieł, jasne, Leno. Dobra, 50 cegieł. Ty czego potrzebujesz? 50 kamienia. A mogę to tu zostawić. Całość mogę zostawić. Okej. Takie buty. To mi jest potrzebne. Okej. Już widzę. Kwiat ci zostawię. Niech ci będzie. Reszta rzeczy na razie mi się przydaje. O, z tego to jest... Czy to są wróżki? Nie, to były robaczki. To jest jedzenie, którego nie umiem robić, jeszcze jestem głodna. Właśnie, jestem głodna. W ogóle dzisiaj mam taki dzień, tak już to mówię w realu, że jestem głodna. I to cały dzień jestem głodna. Jadłam 2 śniadania. Nie no, pierwsze, drugie śniadanie. Potem zjedliśmy w ciągu dnia jakąś zupę. Po czym jeszcze teraz obiad o kolacji. W sumie prawidłowo. Więcej posiłków to dobra sprawa. Co tam się na czacie dzieje? Bo się rozpisaliście. Bądźcie aktywni na czacie! Bardzo was proszę. Sztabka to prawie cegiełka, tak, Mikuś? No ja nie wiem. Czy mogę stąd wyjść? Mogę stąd wyjść, dobrze. Sztabka to prawie cegiełka. To takie ryzykowne stwierdzenie. W sensie, wyobraźcie sobie dom zbudowany ze sztabek żelaza, albo ze sztab złota. W sumie w Minecrafcie robią takie rzeczy. Tylko to są bloki, Nawet nie sztaby. Jakby ktoś nie wiedział, to taki sekret, nikomu nie mówcie. Ja jakoś tak totalnie uwielbiam oglądać Minecrafta na YouTubie. Nie znoszę w niego grać, uwielbiam go oglądać. Więc jestem straszna. Dobra, co ja chciałam zbudować? Chciałam zbudować sobie drugie to. Tylko, że potrzebuję 5. Patrzcie, jakie oszusty. Może tak być. Tu mi wyrastają rzeczy. Na razie powinnam zebrać, nie wiem, złoto. W sensie, no, zarabiać, zbierać złoto. Czy ja muszę czekać, aż to mi się będzie pojawiało? O, masz rację. Co ja mogę zrobić właściwie ze zbożem? Nic. Pewnie będę musiała sobie zrobić jakiś piec do gotowania, czy coś równie fajnego, żeby coś z nim zrobić. Czy mogę coś nowego zbudować? To mogę zbudować... Pułapka na ryby. To jest rzecz, w którą mogłabym w sumie się zaangażować. To też może mi się przydać. Zróbmy sobie jedną taką. Jaki hejt za tego Minecrafta, ludzie, spokojnie. Nie, może to nawet nie jest kwestia oglądania Minecrafta, może bardziej to jest kwestia osób, które grają głównie w Minecrafta, a po prostu bardzo lubię je oglądać. Może to bardziej w tę stronę idzie? Miałam sobie zbudować tą stację do szycia, prawda? Że nóż, widelec... O, może tu stać. W sumie. A, tylko że zużyłam sobie te. Świetnie. Chociaż... Zróbcie mi monetki. Okej. Potrzebuję więcej kamienia. Zaczyna mi wyrastać więcej żarcia, co mnie cieszy. Coraz mniej mam innych rzeczy, ale żarcie jest bardzo ważne. W sumie. Bo jakbym nie miała żarcia, to bym nie mogła zbierać tych wszystkich innych rzeczy, które się pojawiają. Okej, żeby łapać pewne rzeczy, potrzebuję butelki. Żeby zrobić butelkę, będę pewnie musiała sobie rozwinąć umiejętność... tą, żeby móc robić szkło. Zaraz to sprawdzimy w sumie. No. Nie mam żadnej galarety, to nawet nie mam co patrzeć. Miałam to przetopić. Tyle mi było chyba potrzebne. Chyba. No i ciebie, ile się da. I tak poczekam, aż wyrośnie. Boże, tutaj ta bawełna, to jest bawełna. Zrobić? Będę mogła sobie... A, do tego mi są kwiaty potrzebne, okej. Wybierzmy Maxa. Niech to się tu robi. Glut, 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 glut. A ja mogę... Ja je wsysam. A z tym też mogę coś zrobić? Nie. Nie mogę wsadzać robaczków nosem. To takie smutne. Monety. Okej, bo się zagubiłam. Co ja miałam robić? Plecak. Jeszcze nie mogę. Mogę to zrobić? Mogę. Miałam sobie zrobić drugi... Ten. Tego mam za mało. Tego mam za mało. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Więc wy jesteście mądrzy. Dobra, plecak. Ja chcę większy plecak. Ja chcę w ogóle plecak. Potwory! W ogóle ja nie wiem, co oni mają z tymi grami, że w każdej grze, w każdej, dosłownie w każdej, przeciwnikiem pierwszym i podstawowym jest slime. Inaczej glut, inaczej galareta, inaczej smark, inaczej budyń. Inaczej kisiel, bo w sumie budyń to ja nie wiem, co to byłby za budyń takiego koloru. A kiśle mamy jabłkowe. 4 więcej miejsca w plecaku, świetnie. To się przyda, bo się chyba... No, się trochę zapełniłam. O, co ty tu masz? Aha, racja, skille. Dobra, to szkło, bo ja chcę łapać wróżki. Pudding z macią! O, dobrze mówić, Szmikuś. Pudding z macią. Totalnie. Wiecie co? Posprawdzajmy, co ja w sumie tu mam z cudów. Mam 2 ziemie na 49. Nie znalazłam żadnego skarbu. Świetnie. Pieczęcie, artefakty, narzędzia. Uhuhuhu. Dobra, co my mamy z umiejętności? Ścinanie drzewa. Okej. 50% więcej drewna. Miejsce w ekwipunku. Punkt doświadczenia. Tablety. 20% więcej punktów doświadczenia. Szycie. Odkryję skórę. Będę mogła robić pochodnie. Na razie gdyby te pochodnie nie są mi potrzebne, ale w sumie zaczęły pojawiać się przeciwniki. Więc może się to przydać. Tak, specjalnie powiedziałam przeciwniki. Okej. Tyle. A, czy ja mogę kupić więcej ziemi? Mogę. Zróbmy to. I tu będę potrzebowała most. I mamy wyższy skarb. I będę potrzebowała pewnie też klucz zrobić. Matcha Almeistera to jest zielona japońska herbata sproszkowana. Taka dość specyficzna rzecz. Można jej używać do robienia sobie herbaty, tylko to akurat już trzeba trochę się wykazać. W sensie trzeba mieć odpowiednie rzeczy do tego. Można w sumie ją dodawać do ciast, do deserów. Nie wiem... Do mięsa to raczej nie. Chociaż co kto lubi. Dobra, zaraz będę musiała sobie zbudować most. O Jezus. Kiedy będę mogła gotować? Ja chcę gotować. Czy ja mogę już gotować? Nie, mogę zrobić pułapkę na ryby. Zróbmy pułapkę na ryby. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I zjedzmy. I most, most. I most. Mam za mało drewna. Most. Ludzie się załamali, Maciu, na czacie. Nie, a tak serio to... 12 osób, to chyba rekord, jaki widzę tutaj na Twitchu, co mnie cieszy. A tak serio, moi drodzy, w sumie, to o czym chcecie, żebym porozmawiała? O tym, że polecam wam lody z Macią, bo to fajna sprawa. Dobra, o jak się ukryła. Ukrył się burak. Dla mnie to wygląda jak rzutkiewka. Haha, mam most. Do rzeczy. Potrzebuję klucza. Czy ja mam z czego zrobić klucz? To jest pytanie. Tu widzę trochę złota. Zaraz je zbiorę. I może mi się uda zrobić klucz. Trzeba się też trochę rozwinąć. Dobra. Jak robię klucz? Aha, potrzebuję żelaza i złota. Tu dużo więcej niż mam. Czyli co? Tego robimy więcej? A, tego nie będę miała też dużo. O! Tu się coś złapało. To ryba. Prawie zniszczyłam. A. Miałam sobie też butelkę zrobić, czy coś? Zaraz się zagłodzę na śmierć i tyle z tego będzie. Skarpety z kotami. Czy wyglądam na osobę, która nosi skarpety z kotami? Tak. Ej! Sarmę! To powiem wam, że nie mam skarpet z kotami. Czyli musicie mi kupić. O! To kuciak! Cześć! To jajko! Okej. Teraz tylko, żeby kuciaka nie zabić. Jezu, ja mam poziom do zdobycia od jakiejś chwili dłuższej. I tego nie robię. Dobra, rozwinijmy też ekonomię. Co to dawało? Pieniądze. No już powiedzmy, że bądźmy wszechstronni, jeśli o to chodzi. Skarpet w tej chwili nie mam. Na nogach. Ale miałam dzisiaj takie skarpety w paski. Z... jabłkiem na pięcie bodajże. Fajna sprawa. Ale nie chcę kasy. Okay, potrzebny mi jest uron. Nie wiem, czy aż tyle, ale jest mi potrzebny. Czy ja mogę tutaj wyrobić coś... A, średni. O, tu skóra mi jest potrzebna. Czy ja tam widzę krowę? Czy to jest... To jest krufa! Jezu, tu się za dużo rzeczy dzieje, wiecie? Ja tak trochę jestem w panice, biegam, nie wiem, wszystko się dzieje wokół mnie. No dobra, a z czego ja mogę zrobić? Z piasku, którego nie mam. To połapałam te wróżki. Klucz. Poproszę. Ryba! To był... Nie. Myślałam, że jest to ogórek morski. Trochę się obrzydłam. Wiecie, czym jest ogórek morski? To jest taka istota, która wypluwa swoje własne wnętrzności, jak się wystraszy. Czy jak zabiję krówę, to dostanę ten... Nie, ja jeszcze nie mam odblokowanej skóry, prawda? Więc lepiej nie tłuc krówy. Okej. Tak. Jeszcze nie mam. Jeszcze krowa zostaje. Chwila, chwila. Wy mi dawałyście punkty doświadczenia. Czy coś. Jezu, jak ta krowa biega. Też przerażające. Dobra. Mam klucz. Chodźmy, zobaczmy, co jest tam w środku. Czy ja mogę coś wykupić? Na razie mnie nie stać. Po co ja zbieram te kwiaty? W sumie, żeby je zostawić. To wszystko pozarastało. Wszystko. To jest coś innego. Czy to też jest żelazo? Żelazo. Czy mam ograniczoną... W sensie, czy to mi się dubluje? Nie, tak mam akurat... Chodzi mi o to, czy jak gdyby są ograniczone staki rzeczy, czy mogę zbierać rzeczy w nieskończoność, one będą cały czas zajmować jeden slot w ekwipunku. To by było dobre. Bo niektóre rzeczy zbieram nałogowo i nie wykorzystuję. Jest to cylinder. Pieniądze są 50% więcej warte. O Boże, tak! Świetnie wyglądam, stylowo. Już nigdy go nie zdajemy. Cześć, krówka. Trochę to zarasta wszystko, ale niech będzie. To są dwie krówy. Róbmy. Niech to się robi. Potrzebne jest mi złoto, żeby odblokować sobie przejścia dalej, prawda? W sumie. Bo nic nowego nie mogę robić, budować. Już sprawdzam. Nope. A, to nic. Na zdrowie, Ksarmę. Dziękuję. Ja się natomiast podjarałam tym, że krowa zrobiła kupę. Zrobiła ją. To mogę zrobić, będę mogła zrobić. To możemy sobie przetopić tego dużo. Nie będzie tego jakoś bardzo dużo, ale trochę tego będzie. A, kolejny poziom. No jakoś lecą za szybko. Dobra, będę musiała sobie punkty rozdać, chociaż wydaje mi się, że teraz potrzebuję więcej niż jednego punktu, żeby się rozwinąć. No. Albo i nie. Dobra, to co chcemy? Co ja potrzebuję? Chcę skórę? Żeby mieć więcej miejsca w plecaku? Tak. Nie wiem, czy to mi się przyda aż tak bardzo, ale tak. Tego potrzebuję w życiu. Gigantycznego plecaczka. Żeby nosić w nim wszystkie moje krówki. Dokładnie tak to się będzie odbywało, moi drodzy. Cześć, Gucie. Ja miałam zrobić... przetopić rzeczy? Ile ja tego mam? Mało. Mogę coś zjeść. Nie muszę jeść rzeczy. Okej. Okay. Mogłabym zacząć zostawiać... topa znalazłam. To coś nowego. Gdzie mam ilość kasy, którą mam? Mam już pełno. To smuteczne. Czy to złoto było mi do czegoś innego potrzebne? Tak w sumie. Okej, czy ja mogę zabić krowę? Oj, nie mam miejsca. Fuck. To mi nic nie da. Jezus. Idę zostawić rzeczy. Zostaw mnie, Glucia. Dobra, zostawmy. Dobra. Coś jeszcze mogę zostawić? Tak z żarcia. Tak, żeby sobie opróżnić slot, to nie. No może to jaja. Niech będzie. A to był glut. Dobra, ile ja potrzebuję w sumie? Aha, bo ja to jeszcze muszę przerabiać. Jesus. Nie za dużo. Za dużo. Ile ja potrzebuję tej skóry? 4 skóry. Dobra. Au! Jak ja się wyleczę z tego jednego życia? To jest dobre pytanie. Dobra, potrzebuję jeszcze jednego w sumie. Dobra, i to zaraz zużyję na pickaxe. W sensie topór. W sensie kilo w porze. Nie dużo tego miejsca mi się zrobiło. Ale niech będzie. Mięso. Hodujemy krówków. Tutaj to jedna nawet, słuchajcie, utknęła. Bo nie jestem w stanie oczyszczać wszystkiego tak jak trzeba. Nowy topór. W sensie kill off. Co ja mam z tym toporem? Bo by mi się przydał topór. To o to chodzi. Kto ma się nazywać Stefan? Bo już chyba nie nadążam. Monety, bo to mi na razie będzie potrzebne. Ty dajesz tylko mięso, kuru. I jaja. Dobra, czy mogę coś tu pójść jeszcze zostawić? Bo pewnych rzeczy mogę sobie nazbierać w cholerę. To niech zostanie. Niech wam będzie. kwiat. Tego może nie wszystko. Cytrusy? Trochę sobie się opróżniam. Stąd to je... To źle zabrzmiało. To bardzo źle zabrzmiało. Dobra. Dajesz. Dobra, złoto mi jest potrzebne. Tego to ja na razie nie dodaję, nie ma. Z czym ci się kojarzy, ale ma ten stworek. Teraz jestem ciekawa. Zarosłam strasznie lasem. Ale nie nadążam z rozwalaniem tego wszystkiego. Dajcie spokój. W sumie może nastawię całe to drewno i zrobię sobie węgla więcej, bo co się mam. Okej, powinnam móc wykupić sobie kolejną ziemię. To jest za 80, to nie, ale tu mamy za 60. O Boże, tu są wielkie buraki. Nie urażając nikogo. Są buraki. O, sorry. Ups. Ona sama weszła mi pod kilof. Ja tego nie chciałam. Ja wcale tego nie chciałam. Okej. A stal? Oj. Generalnie to ja muszę przetapiać wszystko na wszystko. Bo tak to nie ma sensu. Dobra. Tu powinnam sobie móc zrobić most. Dostać poziom również, jak widzę. Okej. Mogę się też rozwinąć. Jakoś. Którąś stronę. To były pochodnie. Nie. Więcej drewna. Więcej miejsca w ekwipunku. Bierzemy w ślepo. Tam nieważne co więcej. A, więcej punktów doświadczenia za zbieranie roślin. No ja ci, dla mnie to też są te... to wygląda jak rzepy albo rzutkiewki, a nie buraki. Ale te małe jak się zbierze, to są buraki, jak wyrastają z ziemi. Zaraz może znajdę, to pokażę. Pewnie nie znajdę. To wcale nie będzie takie łatwe. Zarosłam strasznie. Co ja tu mam w ogóle? Tu. O Jezu, dwa gluty. O, to jest... To jest... Zaraz się dopcham do tego, to wam pokażę. Albo i się nie dopcham. Bałwanek. No w sumie to jest taki bałwanek almaestro. Zobaczcie, jak zbiorę. Burak. Albo ja coś źle tłumaczę, jestem debilem. Czy brukiew może? No bardziej. Ale brukiew to nie jest... Nie, to nie jest rzepa. To są dwie różne rzeczy. Nazywajmy to rzepą. Po prostu. Będzie na je tak najlepiej. Brukiew brzmi źle. Burek brzmi źle. Ksarme? Ja? Beat? To co to jest? Pamiętasz? Okej. Okay. Nie brukiew tak jak mówisz? Ja uważam, że to jest ten... burek. Czy mogę to zrobić? Nie. Musiałam zabić krówkę. Zróbmy. Nie wiem, czy ta bawełna będzie do czegokolwiek innego potrzebna niż do robienia tych... nici. Dokładnie tego. Jesteś głodny. Spoko. Ja też. Pogadajmy z naszą rzepką. No dobrze mówię, że bit to burak. Arleta sprawdziła w słowniku. Niech tak będzie. Dobra, pogadajmy z tobą. Jesteś cudowny i cię kochane. Okej. Okay. Nawet jak zabiję krowę. Na waszych oczach. Nawet. Okej. Streamuję już godzinę, nie czuję tego zupełnie. Mówisz, Mela, że ten... najpierw jest się po prostu zwykłym burakiem, a potem twoje chamstwo przeradza się w bycie rzepą. Ewolucja chama. Jest burek, prostek, cham. Po czym na samym końcu z tymi wszystkimi innymi określeniami, na które ja w tej chwili nie jestem w stanie wpaść, jest rzepa. Podobno, z tego co ja wiedziałam, to te giga rzepki też można zabić. Ale ja nie chcę tego robić, bo one są za słodkie. No. One są słodziutkie. Dobra, czy... O, hej. Nie chcę niszczyć mostu. Zdecydowanie nie chcę tego robić. O Jezu, zarasta mi wszystko. Tak totalnie. Ja chciałam tu wejść. Coś zostawić. Tego mogę dużo zostawić. Tego mogę na razie zostawić. Nic więcej. Potrzebne mi jest szkło. Mogę zostawić. Tego też mogę trochę zostawić. Mogę zostawić kwiatki. Już nie wiem, nie pamiętam, czy do czegoś mi są potrzebne. Mam kupę. Koniecznie ją zbierzmy. Jest niezbędna nam do życia. Jak u mnie z kasą? Czy ja mogę coś kupić więcej? Nie, na razie nie. O, tu potrzebuję całkiem sporo pieniędzy. Kolejne jest 80. Ła, 1920, nie przesadzacie. Czyli co? Robimy tak naprawdę złoto. Dobra. Niech tak będzie. Drewna to ja mam mało, mogę go trochę pozbierać. Piasek! Lena się zagotowała. Dobra, robimy monety. Dobra. Szkło, szkło, szkło. Szkło, szkło, szkło. Mam za mało piasku. Może zrobimy w takim razie więcej pułapek na ryby, skoro z tego wypada piasek. Muszę podcinać drzewa. Na szczęście wszystko nam drzewami zarosło, więc drewna mi nie zabraknie. Czajnik Lena. A, to straszne. Aktualnie trochę. Dobra, mam 132 sztuki złota, monet właściwie, bo złoto w tym miejscu jest wieloznaczne. Cześć kurczaku, dawaj jajo. Nie wiem, po co zbieram te kwiaty. Miałam zbierać drewno. Nie podchodź kurczaku, w sensie nie wchodź mi pod ten, pod kidów. Powiedziałam to poprawnie, jak dobrze. Pytałam się was jakiś czas temu, pewnie jakieś pół godziny temu, czy chcecie, żebym wam o czymś poopowiadała. Ale jak na razie nie otrzymałam odpowiedzi. Okay. To jest ryba. Dobra. Czy ja będę mogła coś kupić? To będę mogła kupić. Spoko, to zaraz kupimy, tylko wykupimy umiejętności. Jakieś. Czy to będzie coś, w czym będę mogła przechowywać rzeczy? To się może przydać. Aktualnie. Bo już mam problemy z pojemnością. Ale o czym chcecie, żebym wam opowiadała? Macie może jakieś pytania? Nie wiem, chcecie, żebym wam poopowiadała o anime, jakich ostatnio oglądałam, o filmach? Ja tak może trochę za bardzo na was to zrzucam, ale może zaraz jakiś temat się do rozmowy pojawi. Wspólny. Ekscytujący. Miałam kupić ziemię, w sumie najpierw. Potrzebuję stali i tych. Dobra. Najpierw pułapki. Coś o życiu albo animu. Sarma aktualnie sporo oglądamy w tym sezonie. To są dziwne rzeczy, to co tu się dzieje. Ciekawe rzeczy. Oglądamy w tym sezonie bardzo dużo anime, bo zostały nam, że tak powiem, resztki z poprzedniego. Tak to się nieładnie nazywa. Ale... no cóż, trzeba je oglądać, nie? Trzeba. Trzeba. Ksarmę potwierdza. Bo są fajne. Jojo oglądamy. Tata Nojusia. Carol and Tuesday. Kimetsu no Yaiba. To moje dwa ulubione w tym sezonie. No. Dororo. Też reszteczka. Dororo jest moje ulubione z poprzedniego sezonu. W tym sezonie jest trochę takie Są lepsze w tym sezonie. To trzeba przyznać. Że są lepsze w tym sezonie. Zrobię szkło. Zrobię... tak. Przydałby mi się jeszcze jeden piec, wiecie? Dobra, zobaczmy co to jest. Co się stanie, jak ja to powciskam? Zjedz. Może być mięso surowe. Jak przystało na prawdziwego cylindrniarza. Czy coś. A, to ja muszę w odpowiedniej kolejności powciskać. Okej. Okej. To mi wyrosło na drodze. To nie fair. O. Myślałam... Taki ze mnie rybak, który woli zbierać te. Woli zbierać piasek zamiast ryb. Czy to musi tak zarastać? Okej. Bardzo potrzebuję zrobić sobie ten schowek. Dobra, spróbujmy z tą zagadką. To jako pierwsze. To jako drugie. To jako trzecie. To jako czwarte? Nie. Jest dużo rzeczy w ekwipunku. Pójdę coś zostawić. Może. W sumie. Okej. Potrzebna mi jest stal i potrzebne mi są te dwie, tak? Dobrze myślę? Masakra. Masakra. Ja serio pójdę zostawić trochę rzeczy tutaj, bo... No, tak nie może być. Jajcy. Tego mogę zostawić. Tego mogę zostawić. Czy coś za to dostanę? Pewnie nie. No niech wam będzie. Robimy miejsce. Wiecie co? Ten topas. Pewnie potem mi będzie potrzebny i będę pluła po prostu po ścianach, że go oddałam, ale... Oj, stąd to ja nie mam nic. Stąd może mogę coś zostawić. Kwiaty. Oczywiście. To. To się przydaje akurat. Na jakie anime czekam? Z kolejnych sezonów? Chyba nie mam czegoś takiego, co bym wiedziała, że wychodzi i chcę oglądać. Zwykle jak gdyby aktualizuję swoją listę, chcę obejrzeć dopiero jak wiem, co będzie w konkretnym sezonie. Okej, musimy zrobić dużo węgla. Albo zebrać w sumie. No, nie chcę wiedzieć, co się stanie, jak umrzesz z głodu. A, punkty. Co my możemy chcieć? Gotowana ryba! Jej! Mogę też farmić, w sensie uprawiać ziemię. Co w sumie się sprowadzało do pieczenia chleba. Niech wam będzie. Tu krowa. Sorry. Muszę to zrobić. Potrzebuję. Dobra. Węgiel. Au, fuck. To jest spokój. Miałam sobie plecak powiększyć, prawda? Do tego dążę, to jest mój cel. Mam za mało skóry. Będę potrzebować jeszcze jednej krowy. To straszne. Smutne i przykre. Mogę zbudować sobie może już ten. To jest safe, prawda? A, jeszcze stal jedna. Dobra, niech to się topi. Ja będę potrzebowała więcej węgla. Tak dużo więcej. Dużo, dużo. Dobrze. Oddałam ostatnio trochę tego żelaza. Co to? Kamień tylko. No dobrze, niech wam będzie. Niech wam będzie, że to zebrałam. Żelazo. Jedz. Czym ja sobie uleczyłam serducho? Bo pamiętacie, że miałam uleczone jedno, nie? I nie wiem, co się stało. Chcemy gotowanie zrobić? Pójdźmy w to. Będzie jeszcze więcej rzeczy do roboty. Totalnie. Będzie zaraz trzeba się wziąć za rozwiązanie zagadki. Ale to jeszcze tam za chwilę. Mam już 10. poziom, słuchajcie. Bo zaraz umrę. Nie, odnowiło mi się. No może przy tym, przy braniu talentów. Ile ja na tą stal potrzebowałam? 2 jeszcze. Dobra, tylko tutaj to ja sobie muszę otwierać przejście na spokojnie. Tak, żeby móc łazić. Nie, to chciałam zniszczyć. Czy ja potrzebuję jeszcze tego? Skór. Chyba jeszcze potrzebuję skór. Oj, krowo. Biedactwo ty moje. Fuck. Akurat musiałam wejść pod gluta. Świetnie. Dobrze. Zastanawiam. Bo próbowałam robić tak. Tak. I tak. A jak zrobimy tak i tak... Nie, nie działa. A jak zrobię tak... tak... I tak, nie działa. A jak zrobię... tak... Zaraz się zgubię w tych wszystkich próbach. Dobra, to... To, nie. To musi być mega interesujące do oglądania. O, matko. Zeżryj jajco. I to zeżryj. Już zapomniałam, co robiłam. Świetnie. Ha! Fajnie, jakby mi życie nie zarastało. Albo się nie glutowało. Poproszę. Dobra, miałam zrobić chyba już tą rzecz. Jeszcze jedna stal. Dajesz. A to sobie wrzucę szkło. Okej, jeżeli zrobić to logicznie, tak żeby to się na przykład te kształty łączyły, to by to powinno wyglądać tak, ale nie. Ewentualnie może to wyglądać w tę stronę, chociaż ja już chyba próbowałam taki układ, prawda? No, nie działa. Plecak! Mam wreszcie miejsce na wszystko. Boże, tylko 4. Jak ja mam z tym wyżyć? Dobra, ale mogę sobie zbudować... Nie tu... Tu. Czekajcie. Zrobię sobie na to miejsce aktualnie. To ma tylko 6... Dobra, to zostawiam. Kupę zostawiam. To ma tylko 6 miejsc. 6. Dobra. 6. 6. Nie mogę kupić żadnej nowej ziemi, bo nie mam żadnego nowego złota. Jap. 172, a ile potrzebuję najmniej? 350, 280, 270 to jest najmniej. Butelka. Ale tak mało mogę tego zrobić. Dobra. Ale mogę zrobić sobie rybki, które będą pewnie mnie fajnie leczyć. W sensie... Dużo energii i 1 punkt zdrowia. Spoko. Hej. Czy ja mogę cię złapać? Nie. A, mogę. Okej. Mam... Zużyłam coś, co mi było trudno w sumie dość bardzo trudno zrobić. Ale nie martwcie się. Dobra, co ja tu mogę? Duży plecak. Wow, to są jakieś straszne rzeczy. Nie wiem, po co mi to jest, ale mogę to zrobić. Niech wam będzie. Okej, zjedzę sobie rybeczką w takim razie i jeszcze jedną, albo nie teraz. Dużo jajek. Wszystkie jajka. Dobra, będę musiała sobie porobić monety w sumie. Co to jest? O ty! Czy to była kara za zabijanie krów? Mam nadzieję, że nie. Bo była trochę straszna. Dobra, potrzebuję jeszcze jednego pieca. Okej, co my tu mamy? Przetapianie. To pracuję szybciej. Mogę sobie robić rzeczy. Więcej kasy się robi, chociaż nie wiem, czy ja to chcę. 20% więcej punktów doświadczenia. Niech będzie to. Będę szybciej mogła się rozwijać dalej, w sumie. Robić ciemno. A, miałam robić monety, prawda? Zobaczmy cię. Dobra, co my tu zostawiamy? A, część rzeczy idzie po prostu od razu tu do schowka. Mhm. Może tak? Pies jakoś mnie strasznie zaczepia. Dobra. Czy ja tu coś jeszcze zostawię ciekawego? Tego nie chcę. Kamień zostawiłam cały, który mogłam. Pewne rzeczy muszę mieć przy sobie, żeby je zostawiać. Okej. Dobra, tu nic za bardzo nie zostawię. Mam 220 monet. I jeszcze trochę ich potrzebuję. Jeszcze ich dużo więcej potrzebuję. Poruszanie się tutaj będzie koszmarne, ale niech wam będzie. Za bardzo się nic nie kryje. Zarosło mi to bardzo tutaj. Tak jakoś ekstremalnie bardzo. Uważnie, ale no nie bijemy buraczków. Wiem, że buraczków się nie bije. Wiem, pamiętam, uważam. Dałoby mi się więcej tego. Tych. No. Schowków. Nie chciałam bić krowy. Uwierzcie mi, że nie chciałam jej bić. Trochę się czuję zagubiona z tym, co mam zrobić i robić teraz. To nie jest dobre. Zostawiamy trochę rzeczy, bo w sumie czemu nie? Tego to ja nie chcę zostawiać, tego to ja tym bardziej nie chcę zostawiać, dobra, to nie. Spoko. Ciekawe jak to jest z mlekiem, czy ja muszę na każdą butelkę mleka mieć oddzielną butelkę. To by było trochę głupie. Bo to mnie widzi. To mi to widzi. Dobra. Mogę chyba sobie kupić kolejną ziemię. Zastanawiam się, jak się do tego wziąć. Czy zrobić to tak. I tak. I nie wiem, tak. I to nie ma sensu. No bo jak gdyby logicznym dla mnie jest tak naprawdę zrobienie tego, wiecie, jeżeli to ma być przejście, to nie tak jak teraz zrobiłam, tylko to, że to ma się ułożyć w jakiś wzór, który się łączy. Nie wiem co to było. Dziwny dźwięk. No, ale to, że tak powiem, deprymuj mnie bardziej. Zażarłam. Okej. Dobra, teraz zrozummy to, co się tu wydarzyło. Nie wiem, wyszło. Potrzebuję klucza złotego. Złoto, złoto. Jeden, dwa, trzy, cztery? Może. Może mój problem zawsze jest taki, że ja szukam po prostu trudnych rozwiązań. Bardziej ambitnych. Wierzę w twórców, że oni w nas wierzą. O. No nic, udało się. Teraz się czuję jak debil. No nic, najważniejsze, że się udało. Okej, potrzebujemy tego jakoś tak dużo. Węgla, znaczy się. Punkty doświadczenia do rozdania. Zapomniałam. O Jezu, rozwijam się. Coraz bardziej. A to co? Zabici przeciwnicy upuszczają kasę. Tak. To mi się przyda. Okej, czy ja mam składniki w ogóle na zbudowanie kolejnego schoweczka? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Ale mogę sobie kupić kolejną rzecz. Tu. To mędrzec i drzewo. Słuchajcie, ja nie wiem. Ja nie wiem. Nam się... Czy tak może być? Nie, to chciałam zniszczyć. Dobra, idźmy do mędrca i do drzewa. Zobaczmy, co nam powie ciekawego. Ojej, ale wy to spaduwa. Pieniądze! Pieniądze! Tu nic nie ma. Hej. Jesteś tym, na kogo czekałem. Naturalne... Naturalne źródła są eksploatowane. Boże, szukam słowa. Niech będą źródła. Są eksploatowane przez małych... hamów z kilofami. Potrzebuję, żebyś mi przyniósł dwa świetliki, pochodnie, robaki, żebym mógł je trzymać bezpieczne, z dala od niebezpieczeństwa. Akurat pochodnia robaków nie ma. Mogłam zmieniać rzeczy. Znaczy, akurat im się nic nie dzieje. Tak za bardzo. Można je łapać w słoiki. Nie morduje się ich. Więc nie wiem, dlaczego akurat je chcesz chronić, ale niech ci będzie. Teraz mam mało kasy. Klejnot. Okej. Nie wiem, co to jest. Rozwalmy to. Potrzebuję tych rzeczy. Co ja tam miałam? Jezu, powinnam tu zrobić trochę porządku, ale... To wszystko rośnie tak szybko, że nie nadążam. Dobra. Czego mi tam brakowało? Stali, prawda? Wszystkiego. Dobra, złoto poprzetapiajmy. Szkło mogę zrobić. Jak to się robi? O! Kasa, kasa. Nie jest to dużo, ale jest to kasa, kasa. Dobra, co ja mogę tu zostawić? Najpierw coś zjem. I pozostawiam rzeczy. Więcej rzeczy nie widziałam. Tego zostawię całość. Tylko to ja prawie nie mam. No niech będzie. To mi się może przydać. Ale może zostawię te kamienie szlachetne. Już niech będzie. Cegły mi są potrzebne. Masakra. Okej. Czego mi jeszcze będzie brakowało w sumie? Złota. Złota muszę więcej zebrać. Trzeba się rozejrzeć. Okej, czy ja szklaną butelkę aktualnie będę w stanie zrobić? Po raz, że mi są potrzebne te robaczki. Dwa, że może uda mi się mleko uzyskać. O, to zróbmy więcej. I więcej tych pułapek. Jak mogę. Aha, tylko one wymagają dość dużo drewna. Że mogę zrobić rzecz do gotowania. O, ale czego ja tu potrzebuję? Przydałoby się jakieś automatyczne zbieranie drzew. Czy coś. Wiem, że pewnie za dużo wymagam od tej gry, ale... Czemu to zjadam? Bo smaczne, pewnie dlatego. Dobra, poszukajmy robaków, bo nie widziałam ich od jakiegoś czasu. W sumie. Tam zrobił kupę. Klucz mi był potrzebny. Zróbmy go. Ja wiem, że ja potrzebuję też stali. Ale klucz. To ważna rzecz. Zanim ja zdobędę kasę na odblokowanie kolejnego rejonu, trochę czasu minie. 50 lat później. Streamuję już 2 godziny, w ogóle tego nie czuję. Bardzo dobrze mi się gra, pewnie jak zauważyliście. Ciężko mi się skupić na czacie i na was, ale... Oż ty! Dobra. Ryba. Tak, to mi zużywa butelkę na mleko. To straszne. Okulary, okej. Okay. Zwiększono punkty doświadczenia o 20%. A co mi dawał kapelusz? W sumie. Pieniądze są więcej warte. A niech zostaną okulary. Trzeba czasem zmian. Okej. Kolejny poziom! Co tu się dzieje? Pa butelko? O Boże, to bolało. To serio bolało. Nie mam kwiatków, a jeszcze mi są potrzebne. To jakby mi znikało. Nie wiem czemu. Zostawiamy, znika. Sarma jest jak kołderka, powiem wam. Też daje bezwarunkową miłość i ogrzewa, kiedy trzeba. O. Naprawdę? Tak. Ale musielibyście sobie znaleźć swojego własnego, bo ja się nie podzielę. O. Taka będę. Okej, okay, poszukajmy robaków. W sensie tych świecących dupoglutów. Znaczy no... Wiecie, tego co mam złapać w słoik. Czego nie widziałam od jakiegoś czasu. punkty! Jeszcze więcej punktów. Muszę się napić. Potrzebna mi druga ręka. Bank? Po co mi bank? Dobra, więcej kasy. Wara od Ksermiego. Psik. Ja potrafię być bardzo brutalna, jak potrzeba, więc psik. To też mi gada miłe rzeczy. To chyba robak. Nie. To jest pełno glutów. Pełno glutów. Bardzo pełno glutów. Co ja sobie chyba tutaj dobuduję most? Tak. Może być przydatny. Od tu. Nie widzę tych owadów. To trochę niefajna. O Jezu, psy się rozbiegały. Czy ja tego potrzebowałam? Więcej chyba jeszcze tych was. A, niech będzie tyle. Będzie radośnie. Jakieś miliardy ryb. Tylko dlatego, że potrzebuję piasku. Okej, czy ja mogę zbudować już to? Mogę? Ale to muszę sobie zrobić tu obok tego miejsca. Kurczak, sorry. Ale potrzebuję tu miejsca. Dobra. Jej! Mogę zostawiać tu rzeczy. Kamień? A właśnie, bo to mam zapełnione? Nie, nie mam zapełnionego. Kotwica. O, ciekawe. Niech tu będzie węgiel. O! jednego mi zabrakło do końca. Czy ja chcę za to zostawiać? To mi się może przydać. Dobra, kiedyś będzie trzeba, prawda? A szkło jaką schowane to... To nie mogę go oddać. A, może tą kotwicę mogę, nie wiem, tu oddać? Tak, rzeczywiście powinieneś zjeść, zgodzę się. A co z drugą kotwicą mogę zrobić? Czytam was i jestem zachwycona. Poczekajcie, czy ja mogę... Teraz będę potrzebowała 280... Tak. Okej. Cześć Ishogemu. Połapały mi się rzeczy. Właśnie rozejrzymy się za tym, za robaczkiem. Czy te robaki wyparowały? Swego czasu miałam ich tak dużo. A teraz nie widzę ich w ogóle. Boże! Mam, cieszę się. Dobra, hej. Siemano. Teraz co tego mam wszystko? Co tu się dzieje? No nieważne. A, bo to się pojawia w dwóch miejscach. Dobra, spoko. To teraz rozumiem. Imprezka. Czemu to drzewo tu wyrosło? Ty tu zostajesz? Tak myślę. No bo co z tobą zrobię? Nic z tobą nie zrobię. Złapałam 50 ryb. To jakoś dużo. Bo aż achievement dostałam. W sumie nie wiem, czy się wyświetlają te achievementy tutaj w prawym dolnym rogu. A mogę iść w sumie z tymi, z robakami do kolesia. O Boże, zarosło. Tylko tak trochę ciężko się przy nich sprząta, żeby ich nie walnąć. Jezu, poziom znowu. Hej, dziękuję za istotki. Możesz... W podziękowaniu możesz zatrzymać te magiczne zwoje. Co to za zwoje? Mogę go zjeść. Pyszny papier. Obawiam się, że eksploatacja naturalnych źródeł wciąż szaleje. Co ty mi powiesz? Czy możesz mi przynieść trochę sadzonek drzew? Żebym mógł się upewnić, że las jest bezpieczny. Sadzonki drzew. Skąd ja ci do jasnej kurzastej wezmę sadzonki drzew? Nie, serio. Skąd ja wezmę sadzonki drzew? O ty. Kupa. Dobra, przydałoby mi się porobić trochę kasy. Co by nie było. Kręci mnie w nosie, zaraz będę kichać. Tak uprzedzam, tylko żebyście się nie wystraszyli. Bo mnie bardzo kręci w nosie. Oj, bardzo. Oj, bardzo, bardzo. Sadzonki drzew, powiadacie. Może to mi coś podpowie. A ja się wysmarczę przy okazji. Żarłoczność. Okej, zostaje punkt doświadczenia za jedzenie. O, odblokuję sobie te kopalnie. Łuki. Okej. Okej. Alchemia. Poprawia walkę. Market może się przydać do zarabiania pieniędzy. Nie żeby coś, ale może się przydać. No właśnie tak obserwuję, że wy tutaj już się bardzo dobrze bawicie i zakładacie królestwa na moich ziemiach. I teraz mnie zapraszacie do Puchogrodu. A co się stało z Leningradem, moi drodzy? Ha? Ha? Sorry, krowa. Czemu one są takie głupie? Z drugiej strony dawaj skóry. Już jak cię walnęłam, to już mogę dobić. Ona kagasuita, twierdzisz, tak? Zastanawiam, co on tłucze. Racja, to jest ten filar. Promować królestwo wasze jako influencer. To tak nie działa. Chyba. Złoto, złoto! Dobra, powinnam sobie zacząć robić kasę, prawda? Tak w jakichś ilościach hurtowych. Czy coś mi jeszcze jest potrzebne z takich rzeczy do zrobienia? Zrobiłabym sobie w sumie, już jak mogę. To jest... nie to... Oto. Czyli potrzebuję bardzo dużo węgla i tego... cegiełek. Tu mogę robić w sumie szkło. Nie mogę robić, bo nie ma węgla. Dobra. Teraz mogę robić szkło. Teraz mogę robić szkło. Ach ty. Zauza. To przejście mi trochę zarosło. O nie, zniszczyłam most. Czemu jestem taka głupia? Dajesz, krowa. Ty nic nie widziałeś, druidzie. Wszystko pod kontrolą. Nic się nie dzieje. Myślę, co ja jeszcze... Boże, ta gra jest taka uzależniająca. Jest 21:30. Powinnam zaraz kończyć, więc... Moi drodzy, przestańcie tutaj jak gdyby urządzać zamach stanu, czy co innego. Ja będę robić słodycze. Ja wiem, w sumie ty jesteś przyzwyczajona, że ja robię słodycze. Ale to... I uważasz, że robię je dobrze, co gorsza. I tak wciągnęłam się. O, zabiłam krowę. To nie dobrze. Dobra, zostawmy rzeczy. I tak. Zaraz kończymy. Ja w sumie nie pamiętam, w którym momencie jest zapis gry. Wolałabym móc zapisać... Mogę łapać rzeczy. Kantal mi nie wierzy, że zaraz skończę. Nie wierzy mi. No co za człowiek. Co za człowiek. ile mam... A, ja to sobie muszę zbudować. Okej. Niech będzie, że muszę sobie zbudować. Dobra. Zróbmy tego wszystkiego tyle, ile się da. Dobra, skończył mi się węgiel. Kończymy. Zamykam grę. W których momentach mi się zapisuje? Jak wchodzę? Tak, jak wchodzę. Dobra. Zapisała mi się gra. Kończymy. Wyłączam, bo to się zaraz bardzo źle skończy. A, przy wyjściu z gry się zapisuje. No dobrze. Niech wam będzie. Ekstras? A. Jakieś tam rzeczy podblokowywane. Ksermy wracam. Dobrze, dobrze. Kończymy, kończymy. To nie tak, że ja jutro jakoś muszę super wcześnie wstawać. Jest niedziela, ale... zaraz się wciągnę i będę siedziała przez 5 godzin, więc wyłączyłam grę. Nie będę do niej wracać. Nie wiem, czy ona wam się podobała, czy ten stream w ogóle miał sens. Bo... no nie wiem. Nie wiem, co z tego wyszło. Ja siedziałam bardzo wciągnięta w grę, więc gra się chyba na streamy za bardzo nie nadaje, ale miało nie być Obserwera. Lepsze od Obserwera. O Jezu, strasznie wciągające. Kurna, ludzie mają rację. Już wiem, co robił to rano. W sensie, widzieliście pierwsze wrażenia. Więc chyba wam wystarczy. Cześć piesy. Dzień dobry. Chodzicie w tle. I... ja już mogę sobie sama grać, prawda? Nie mówcie, że tak, bo to się źle dla mnie skończy. Co takiego się działo fajnego na spacerze, że suki zdyszane? A. Nie puściłem, mi się poganiało. Boli mnie to, gdzie się walnęło. Bo Lena, jak to Lena, wymijałam się z psem w przejściu i wpadłam na otwarte drzwi. Także aż ksermę go obudziłam. Przywalałam sobie w rękę tak, że ała, boli. Nawet nie mam siniaka. Podejrzewam, że mam jakiś taki krwiak głęboki. Boli jak cholera. Dobrze, moi drodzy. Czy chcecie jeszcze ze mną o czymś chwilę pogadać, zanim sobie pójdę? Bo w sumie... do tego zmierzamy? Streamuję ponad 8 godzin na Twitchu już. Prawie 10. 4 streamy na Twitchu się odbyły. Okej, okej. Niech tak będzie. A właśnie, kiedy chcecie kolejnego streama? Jutro. Jutro idziemy na ognisko, Ksermy. W sumie. Jutro. Mm. 3 maja jest rocznica kanału. Czy chcecie streama rocznicowego? Bo ja w sumie mam plan, co wam podrzucić tego dnia, ale czy poza tym chcemy poświętować na streamie? Bo 3 maja będę mogła poświęcić na to więcej czasu po prostu, na spokojnie. Czyli sobie siądę wcześniej, I posiedzimy sobie trochę dłużej. Może nie 12 godzin. Bo nie mam jeszcze na co zbierać, bo w sumie zanim zacznę zbierać na coś nowego, powinnam się wywiązać z poprzedniej zbiórki, nie? Ale nie powiem, przydałaby się nowa kamerka, żeby japa była w lepszej jakości i żeby nie było ośmiorniczek. Myślę jeszcze, co? Czy wcześniej tego streama robić jakiegoś jeszcze? W sumie mogłabym coś we wtorek zrobić. I potem w czwartek na dłużej. Przepraszam, w piątek po prostu dłuższego streama. Więc... I Shogemu, ale jak to zapisuje się live na Twitch? Dokładnie o co ci chodzi? Bo jeśli chodzi o to, ile czasu on jest, to on jest przez 2 tygodnie. Żeby zostawał dłużej, no to trzeba to wybrać, ale chyba trzeba być przynajmniej towarzyszem albo i partnerem, ale wtedy zostaje maksymalnie 3 miesiące. Dlatego ja pobieram sobie te zapisy z live'a i wrzucam je na YouTube, żeby mieć do nich dostęp i żeby one istniały. Jakby kogoś to ciekawiło. No dobra, to ja myślę, że wstępnie umawiamy się na wtorek. Chociaż ja jeszcze się zastanowię, czy we wtorek, czy może w środę na przykład coś się zrobi, czy po prostu w piątek dopiero coś dłuższego. Zobaczymy. Jak będę miała ochotę, to usiądę we wtorek, albo w środę, jak nie, no to dopiero to ten piątkowy jest 100% i że będzie dłuższy. Czyli tak no, nie 2,5 godziny, tylko powiedzmy, że za 4. Muszę się jeszcze zastanowić, w co mogłabym grać na nim. Na pewno nie w Foragera, bo wciąga za bardzo. Ale coś się wymyśli. Coś fajnego się wymyśli. No dobra. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że dzisiaj przyszliście, że nie pojechaliście na Pyrkon i mieliście dla mnie czas. Co do puchogrodu, moi drodzy. Ja niestety nie mogę być obywatelką tego państwa, bo jestem uczulona na pierze. Więc nie będę tego promować. Dzięki wielkie. Smacznego, suki. Pa, pa.